coś z Wrocławia, coś. Coś z Wrocławia, coś. Odniosło się między innymi do zarzutów. Proszę Państwa, o czym my to mówimy? Prawo i Sprawiedliwość realizowało politykę, która cieszy Kreml. I jeśli chodzi o konwencję Koalicji Obywatelskiej, tam został przedstawiony tak zwany sześciopak, czyli propozycje tej koalicji na najbliższe wybory samorządowe. Czy pan obrotowe radio kończy? Wsparcie dla szkół, wsparcie dla seniorów. To jest obratowe radio. Który proszę bardzo. Z pozytywnym przyjęciem może konkurować z piątką Morawieckiego. Radio Koncita, obratowe, proszę bardzo. Radio Koncita, obratowe, proszę bardzo. To zresztą dociera do partii rządzącej, bo ten przekaz też jest poprawiany, że to jest program ogólnopolski, ale doceniamy samorządy, które są w konstytucji. Ja od początku. I zresztą też ma bliżej historycznie do takiego przekazu. Łatwiej nie jest do wyborów samorządowych, ponieważ oni łatwiej mogą grać na to, że są oddawanie władzy lokalnym działaczom, mieszkańcom i państwu ma tylko pomagać w rozwijaniu samorządu. Przekaz PiS jest jednak taki bardziej centralistyczny. Państwo coś się dziwnego dzieje, bo samorządom tamto. Pomysły wyskakują, proszę Państwa, nowe pomysły. Ale jednak to cały czas program ogólnopolski na wybory samorządowe. I w tym PiS będzie miał problem w momencie, w którym ludzie będą decydować o tym, jak naprawdę im się podobają władze w ich gminie. Bo tam, o ile jeszcze w wyborach rozgrywki, w ostatniej chwili rozgrywki, w ostatnim czasie. To im mniejsza gmina, i w tym PiS-ie tam wszyscy znają, to będzie głosowanie na konkretne problemy, które rozwiązywali, nie rozwiązywali konkretni ludzie. I tutaj ten projekt, ja tylko dla porządku, proszę nie mieszać informacji z publicystyką. To nie jest sześciopak. My sobie możemy panią PiS może tak sobie na odpad. Programach informacyjnych używanie narodu no, zaproponowali autorzy. To on się chyba nazywa 6 kroków do nowoczesności. I tam jest kilka mocnych, konkretnych postulatów, które znów są bliżej rozumienia samorządności. Bo tam jest powiedziane przy szkołach, jak wy zdecydujecie wybrać złotówkę, to wy wybierzcie na co, a my dołożymy drugą. A nie, że macie ją wydać na chodniki. Bo może wy chcecie mieć cokolwiek innego. No oczywiście są tam też postulaty, które można spakować w tą paczkę pod tytułem teraz obiecują to, a przedtem obiecywali tamto i nie do końca z tego się rozliczyli. Ale to, co jest ciekawe, to ten program jest bardzo, ja bym powiedział, oparty na największych wpadkach tego rządu z ostatnich lat. Program smogowy wpięty bezpośrednio w przekazie z tą budzącą powszechny sprzeciw aferą śmieciową ze ściąganiem śmieci, które niezależnie od powodu odbywało się za rządów PiS. I to jakby PiS nie zareagował na taką sytuację dostatecznie szybko. Spięte jest... Nareszcie. Warszawa dla każdego. Warszawa dla wszystkich. Czego ja się dowiaduję? Warszawa dla wszystkich. To co można, czy można obarczać rządy PiS. I wydaje się, że to nie jest złe posunięcie. To znaczy nie jest, to jest program pozytywny, zbudowany na błędach PiSu, które są z tego okresu rządzenia. W związku z czym odpowiedź PiSu, która przynajmniej przed tą konwencją opierała się na nowej stronie pod tytułem Tuska obiecanki PO, przez 8 lat PO. To jest bardzo defensywne, bo to jest powtórzenie schematu, które obowiązywało przez pierwsze poprzednie wybory i przez pierwsze tak naprawdę 2 lata rządu PiS. To potem trochę wygasło, teraz wraca. Znaczy odpowiedzią PiSu na program PO dzisiaj zaprezentowany jest powtarzanie tego, co powtarzano nam od 3 lat, że są niewiarygodni. No oni byli niewiarygodni, tamte wybory jakby
pokazały im czerwoną kartkę, ale teraz nie wiem, czy to jest skuteczne. Znaczy opowiadanie, że oni czegoś w 2007 roku nie zrobili, bez dodawania, że tam rok potem był kryzys i dlatego nie ma jednolitej wadki, jednolitej stawki podatków, którą obiecywali. W sytuacji, gdy już dzisiaj PiS złamał obietnicę i nie zmniejszył stawki VAT na przykład, to jest taka gra bardzo niebezpieczna, bo będziemy opowiadać o paktach PO sprzed 10 lat, a PO będzie mogło opowiadać już o kilkunastu paktach PiS-u przed roku. Bo PiS powie, PO nie zrobiło tego kiedyś tam, a PO powie, powiedzcie to Frankowiczu. Jeśli chodzi o, jeszcze słowo tylko, o mieszanie informacji i publicystyki, mówiąc o sześciopaku, pozwoliłem sobie nawiązać do wypowiedzi Grzegorza Schetyny, który jeszcze w czasie forum ekonomicznego w Klinice mówił, zapowiadając konwencję Koalicji Obywatelskiej, że tam zostanie, tego dnia zostanie przedstawiony swego rodzaju sześciopak, ale oczywiście będziemy trzymać się oficjalnej nazwy sześć kroków do nowoczesności. Bardzo panu dziękuję. Naszym gościem był Adam Buła z dziennika Polska The Times. Przypomnijmy gdzieś... W Warszawie Platforma Obywatelska i Nowoczesna rozpoczęły oficjalnie już kampanię przed wyborami samorządowymi. Na liście sześciu priorytetów znalazły się m.in. szkoła równych szans, przyjazna uczniom, nauczycielom i rodzicom, a także pomoc dla seniorów. Reklama. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Zamiast reklamy, to będzie tutaj takie powiedzenie, że... O co chodzi, proszę Państwa, że w tym radiu to, co oni mówią, to nie wiadomo, czy oni są za PiS-em, czy oni są przeciwko PiS-owi. To znaczy tak mówi mi o tym, jakie to jest radio, skąd kto je opłaca, w tym sensie takim ogólnym, bo ze względu na to, co oni tu mówią, raz mówili tak, tu się przylizują do tego, a przy okazji 5 złotych na sekundę na reklamie zarobią, no to coś tutaj jest jakieś dziwne, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Extra. Jakie radio? Obrotowe. Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström. Ekstra. Zobaczymy, czy ta dziadowska reklama się skończyła za 5 zł. Nie ma żartów. Nie ma żartów, proszę Państwa, z jakąś taką chemią, za dużo ziół, za dużo leków. Nie ma żartów. Można doprowadzić siebie do ruiny. Gdy nadaje nasze radio Conchita? I co? Kandydujących w wyborach. Tak. Kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej. Teraz tych kampanii będzie dużo. Więcej informacji w szkolenia polskieradio.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Marian? Dobrze kupić telewizor z dużym ekranem na 6 liter. To jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Teraz w Media Expert telewizory smart z dużymi ekranami kupisz taniej nawet o 1000 zł. Na przykład LG Smart TV 55 cali 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, trzeba rozpocząć leczenie. Tym bardziej, że może ona doprowadzić nawet do infekcji układu moczowego. Czyli wziąć coś na infekcję intymną? Nie coś, ale Ilavian Direct Plus. Nie wszystkie środki działają tak samo. Ilavian Direct Plus zwalcza zarówno infekcję bakteryjną, grzybiczą oraz mieszaną. Dzięki czemu pomaga uniknąć infekcji dróg moczowych. Czyli Ilavian Direct Plus? Tak, tu nie ma miejsca na eksperymenty. Ja myślałam, że ta reklama się skończyła, a tu dziadostwo nadaje.